Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, w koło mam nastawianych słoików. A więc będzie z cyklu Robimy zapasy. Będę robił tuszonki. A co to są tuszonki? Nic innego jak wieprzowina w słoikach. Jakiego mięsa używam? Używam tylko i wyłącznie łopatki. Oczywiście można użyć innych mięs. Mój ojciec robił też żeberka, ale najpierw je podsmażał, później wkładał w słoiki. I uwierzcie mi, były naprawdę, naprawdę pyszne. Karkówki nie będę używał, czy szynki, ponieważ szynka jest sucha, a karkówka moim zdaniem jest za szlachetnym mięsem, by je pakować w słoiki. Łopatka. Dlaczego? Jest delikatna, jest przerośnięta tłuszczykiem, co jest bardzo ważne. Wtedy nasze słoiki nie są po prostu chude. Idealnie nadaje się, słuchajcie, na kanapki lub pokroić w kawałki, podać na talerzu pod gorzałeczkę i uwierzcie mi, nie ma lepszego, nie ma lepszej zakąski. A zresztą te starsze pokolenie wie, o czym mówię. Młodsze niech po prostu spróbuje. A więc zaczynamy kroić. Kawałki około 3-4 cm, takie dosyć większe, co jest bardzo ważne właśnie w słoikach, żebyśmy czuli mięso, ponieważ nie jest to mielonka, nie jest to kiełbasa w słoikach, tylko kawałki mięsa duszone w słoikach. Po ładną łopatkę, taką właśnie, zobaczcie, przerośniętą, fajną, proponuję udać się, nie chcę tu robić kryptoreklamy, ale do Sano. Uwierzcie mi, bardzo dobrej jakości mają mięso. Dobrze, mięso mam pokrojone. Teraz je przyprawimy. Na 2,5 kg mięsa wrzucam 2,5 płaskiej łyżki soli ważonki. Czosnek. A propos czosnku. Zobaczcie, ja tutaj mam czosnek suszony w płatkach. A dlaczego czosnek suszony? A właśnie dlatego, że jeżeli wrzucimy czosnek świeży, to w miejscach, w którym on będzie wciśnięty, on się zrobi zielony. A mięso w tym miejscu będzie tylko i wyłącznie czuć czosnkiem, będzie praktycznie niezjadliwe. Więc użyjmy suszonego czosnku. Ja użyję łyżeczkę suszonych płatków czosnku. Do tego płaską łyżkę cukru. Teraz jeszcze pieprz. Pieprz na razie to odstawię, bo pieprz oczywiście muszę najpierw świeży rozetrzeć. Porządną łyżkę pieprzu. Wrzucam do mięsa. Teraz jeszcze małą łyżkę stołową, taką płaską, kolendry. Bez kolendry, ja uważam, takie tuszonki są po prostu niearomatyczne i mało smaku mają. Jeżeli nie lubimy kolendry, nie dajemy. Ja uwielbiam. I wsypujemy. Kolendra nada naprawdę wspaniały aromat. I teraz wszystko musimy wymieszać. W niektórych przepisach można zauważyć, jest dawana wódka. Jest to po prostu zbędne, ponieważ przecież będziemy pasteryzowali bardzo długo. Zwykła czyściocha, zwykła gorzałeczka, taka czysta, ona w mięsie nam nie da na pewno żadnego aromatu, żadnego smaku. Gorzałeczkę to sobie możemy później wypić przy konsumpcji naszego mięsa. Dobrze, mięso jest wymieszane. Teraz włożymy je w słoiki. Szykujemy kilka słoików. Dokładnie nie wiem, ile ich będzie. Mam na razie 4 słoiki wielkości 0,75. Do tego mam jeszcze kilka tutaj większych, ale nie wiem, czy będą potrzebne. Słoiki sterylne. Jak ja to robię? Po prostu myję we wrzątku, później wstawiam do piekarnika, rozgrzewam do 120 stopni, tak na jakieś 15 minut z termoobiegiem i zostawiam, aż wystygną i jest gotowe. Do każdego słoika wkładamy na dno, pamiętajmy, liść laurowy. Dlaczego na dno? Ponieważ jeżeli damy u góry, mięso nam nie przejdzie aromatem. Musi być na dnie. Wtedy, jeżeli to będzie się nam dusiło, to wszystko będzie pięknie przechodziło aromatem. I po dwa ziarna owocu jałowca.
mięsa nie nakładamy, do samej góry zostawiamy troszkę na galaretkę, która nam się wytworzy, bo przecież o to nam chodzi w takim mięsie, prawda? Żeby było z taką fajną, pyszną galaretką. Gotowe. Zakręcamy. Na dno garka wyścielamy ściereczką lub specjalną taką wkładką. Chodzi o to, by bezpośrednio ogień, który mamy pod spodem garku, nie grzał nam słoika, bo mogą wtedy nam słoiki popękać. I wkładamy słoiki. Najlepiej słoiki tak wkładać, by się nie dotykały. Co do ilości wody. Tutaj są różne sprzeczne informacje na ten temat. Mój ojciec i ja zawsze robimy to na dwa palce. A mianowicie zalewam całe słoiki dwa palce ponad pokrywkę. I dzisiaj też tak zrobię. No i moje słoiki są gotowe. Najpierw minęło 5 godzin delikatnego gotowania, a później zostawiłem to na całą noc, żeby całkowicie wystygło. A jak wyszło, zaraz właśnie zobaczymy. A i jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Kiedy będziemy gotowali przez około 4-5 godzin, możliwe jest, że wygotuje nam się trochę wody. I pamiętajmy, że jeżeli będziemy dolewać wodę, to tylko i wyłącznie wrzątek, najlepiej zagotowany w czajniku, i taką gotującą, wrzącą się wodę po prostu dolewamy, żeby nie było różnicy temperatur, bo słoiki mogą nam po prostu łopnąć. Dobra, teraz wyciągamy. Zobaczcie, jakie piękne słoiczki wyszły. U góry delikatny smalczyk i brązowa galaretka. I o to właśnie chodzi. Takie słoiki możemy przechowywać przez bardzo długi czas. Nie powiem wam dzisiaj, jak długi, ponieważ jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żebym otworzył słoik zepsuty, a uwierzcie mi, nieraz minęło nawet i pół roku. Więc jaki czas do spożycia, tego nie wiem. Jeden słoik teraz otworzę, żeby spróbować i pokazać wam, jakie to jest w środku. O, aromat piękny. Dzisiaj jeszcze galaretka się całkiem nie zastygła, ale to nic, ona zsiądzie. I teraz oczywiście spróbuję, ale do tego jeszcze przydałby się ogóreczek. Ups. Czuć delikatnie kolendrę, jest pieprzne. Po prostu poezja. Uwielbiam takie proste jedzenie, ono jest najsmaczniejsze. Naprawdę jest to pyszne i ja już się dzisiaj z wami pożegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.